Poprzednia kolejka Ekstraklasy była taka... Aż dobrze się złożyło, że byłem w niej w większości czasu zajęty i nie mogłem omawiać meczów, bo większość starć po prostu dało się omówić w kilku zdaniach. Prawda Warta? Prawda Górnik? No była po prostu słaba, a w pierwszym kwadransie aktualnej działo się więcej niż przez większość meczów poprzednich. I tutaj serio nie żartuję, każdy kto oglądał mecz, który właśnie omawiam, doskonale wie o czym mówię. Bo przyjezdna Pogoń pokonała Beniaminka 4-2. I o co chodzi z tym pierwszym kwadransem? Otóż w drugiej minucie Sebastian Kowalczyk nie trafił na bramkę z około 4 metrów. W szóstej minucie mieliśmy objęcie prowadzenia przez Legniczan, a następnie gdy Miedzi wydawało się, że już to spotkanie nie będzie tak trudne do wygrania, to ten sam Kowalczyk, który kilka minut wcześniej zmarnował patelnię, postanowił, że zostanie najlepszym zawodnikiem meczu. I udało mu się to. Bo już w 10 minucie wyrównał stan spotkania po golu z rzutu karnego. Ba! 3 minuty później podwyższył to prowadzenie po bardzo przytomnej asyście Bartkowskiego z prawej strony, a Kowalczyk uderzył zza pola karnego bardzo precyzyjnie w lewy słupek. Znaczy obok lewego słupka. Swojego. Ale o dziwo, na tym Kowalczyk nie skończył. Bo następnie asystował tu już w drugiej połowie przy wyniku 2-2 Grosickiemu, jeszcze lepiej niż mu Bartkowski. A kropką nad i MVP tego starcia był gol trzeci, czyli hat-trick Sebastiana z rzutu karnego ponownie. Po zresztą brzydkim faulu na Bartkowskim w polu karnym. No więc Pogoń, która w ostatnich spotkaniach prezentowała się tak nie najlepiej i znacznie poniżej swoich możliwości, wytrzymała to starcie, wytrzymała ten początek. Nie zagrała oczywiście idealnego meczu, bo w defensywie znalazłoby się dużo mankamentów. Dwa stracone gole to ewidentne błędy indywidualne oraz błędy w ustawieniu. Przy drugim indywidualnie pomylił się Kurzawa, który dosłownie wręcz asystował strzelcowi z Legnicy. I przy obu Zech troszeczkę pogubił się w ustawieniu, chociaż... Nie jestem do końca pewny, czy przy tym pierwszym trafieniu dla gospodarzy nie było spalonego, bo ta powtórka no niewiele nam wyjaśniała mimo wszystko. Sama natomiast postawa w ofensywie granatowo-bordowych była przekozacka. 4 bramy, Kowalczyk, Koks, Grosicki to samo, bo to jak minął Miłoskowicza przy tym trafieniu było super. Poza tym on przez całe to spotkanie praktycznie tą lewą stroną hasał. Dodatkowo wydaje mi się i nawet jestem o tym przekonany, że Bartkowski rozegrał bardzo pozytywne starcie. Niejednokrotnie musiał wręcz ratować swoich kolegów z bloku. Defensywnego oczywiście. Co do Klebaniuka, to mam bardzo mieszane uczucia co do tego zawodnika, bo uważam, że chociażby w Bielsku 2 pierwsze gole spokojnie można zapisać na jego konto. Gol z Legią też był troszeczkę sprokurowany przez niego i dziś wydaje mi się, że też mógł się nieco lepiej zachować. Nie wiem jak wam, ale ja zauważyłem, że charakteryzuje się ten piłkarz bardzo ryzykownymi wyjściami z bramki, które oczywiście czasami zdarzą się bardzo efektownymi interwencjami, natomiast częściej przez te wyjścia Pogoń po prostu traci bramki. Ale jest to młody piłkarz i takie błędy mogą mu się zdarzać. Całe szczęście dla niego i Pogoni wygrali. Przez co Portowcy są aktualnie na 3. miejscu w tabeli, mając tyle samo punktów co Widzew, czyli 26. No i pokonali Miedź na wyjeździe, dzięki czemu zamazali swoje złe wspomnienia z tego wyjazdu, chociażby z 2018 roku. A Miedź w mojej ocenie była dzisiaj naprawdę pozytywnym zespołem do oglądania, ale głównie przez swoją słabą postawę w defensywie. Ofensywnie też momentami mogli się podobać, najbardziej chyba w drugiej odsłonie przy wyniku jeszcze 2-2, gdzie momentami wręcz spychali Portowców do defensywy. Natomiast jak to z Legniczanami w tym sezonie już bywa, byli bardzo niestabilni, nawet w momencie gdy prowadzą. Spokojnie i łatwo dali sobie odebrać to prowadzenie z pierwszych minut. Potem ten remis też dość szybko dali sobie wytargać. A szkoda, bo widać było, że ciężko pracowali na dobry rezultat. 2 gole dla Beniaminka z Dolnego Śląska trafił Obieta i były to 2 nienaganne debiutanckie trafienia w elicie polskiej. No i nie wiem co wam jeszcze powiedzieć. Wydawało mi się po meczu przed tygodniem, że zespół z Legnicy chociaż ogarnął się trochę w defensywie, bo tam stracili jednego gola. Tylko. Ale to, co robił dzisiaj boczny blok obronny Legniczan, no nie jest przypadkiem. I te 4 gole też nie są przypadkiem. Także po tym spotkaniu Miedź Legnica nie zmieni swojego położenia w tabeli. Jest to nadal ostatnia pozycja i tylko 6 punktów na koncie. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam na Facebooka Tradaj. I w ten weekend widzimy się częściej, bo nie jestem zajęty i mogę nagrywać. I zaraz będę omawiał mecz Górnika z Widzewem, także czus.